Przyjacielu inwestorze, cieszę się, że mogę gościć Ciebie na moim kanale. Rozgość się. Porozmawiajmy o nieruchomościach i nie tylko. Jeśli chciałbyś zainwestować razem ze mną, kliknij w link w opisie tego odcinka. Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. Zaprasza Kuba Karliński. Dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Tomek Karwatka. Dzień dobry, Tomku. Cześć. Cześć, cześć. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Prośba do ciebie, jakbyś po prostu się może przedstawił i pokrótce powiedział, kim jesteś, co robiłeś, co robisz, tak żebyśmy mieli kontekst dla dalszej rozmowy. Jasne. Więc tak jak o sobie myślę, to jestem przedsiębiorcą. Zbudowałem kilka firm technologicznych. Ostatnio z jednej z większych firm, które zbudowałem, przeprowadziłem sukcesję, co było dla mnie dosyć znaczącą zmianą w... Mówimy o Divante. Tak. Tutaj nazwy jak najbardziej podawajmy. Tak, oczywiście. Chwalmy się tym sukcesem właśnie i sukcesami, więc tak, super. Tak. Mhm. Więc Divante to jest firma, tak jeśli chodzi o ilość osób i czas, największa. Ubudowałem ją razem z bratem Piotrkiem ponad 10 lat. Tam dzisiaj pracuje teraz już 300 osób, chyba nawet troszeczkę więcej. To jest firma, która wdraża, czyli tworzy sklepy internetowe dla klientów na całym świecie. I faktycznie jest to coś, no, z czego jestem dumny. Świetni ludzie, wiesz, naprawdę fantastyczne rzeczy Divante robi. Dzisiaj działa beze mnie, co też jest dla mnie takim... Kurczę, co było zawsze takim marzeniem i golem, nie? Czyli zbudowanie firmy, która może działać bez ciebie. Wielu przedsiębiorców o tym marzy. I tak, wielu się to udaje. Tak, ja też o tym marzyłem i sama sukcesja zajęła mi Piotrkowi 3 lata. Naprawdę no, świetne doświadczenie. W międzyczasie zbudowaliśmy drugą firmę razem z Piotrkiem, też taką w obszarze e-commerce. Ona się nazywa View Storefront. To jest już firma produktowa. No, fantastycznie sobie radzi. Zbiera kolejne rundy finansowania i to też jest takie nasze jakby drugie marzenie, które miałem ja przynajmniej, myślę, że Piotrek też, czyli zbudowanie, wiesz, takiej firmy w Dolinie Krzemowej, nie, kurczę. I to zawsze wydawało nam się bardzo trudne i wręcz niemożliwe, no przecież jesteśmy w Polsce, no ale okazało się, że udało się to zrobić i zrobiliśmy, kurczę, firmę, która dostała się do Y Combinator. To jest taki, wiesz, jakby Harvard dla startupów. Ja w branży technologicznej wprawdzie nie działam, natomiast słyszałem tę nazwę niejednokrotnie. Tak, jest to, jest to coś naprawdę super, świetnego i udało nam się tam dostać. I no, firma teraz już jest taką firmą faktycznie mocno działającą w Stanach. Głównie tam są klienci. Więc takie kolejne marzenie, jakby się udało zrealizować, to jest duża duma. Oprócz tego jeszcze kilka innych firm też bardzo fajnych zbudowaliśmy albo współtworzyliśmy. Te wszystkie firmy są w takim obszarze technologicznym, nie? I teraz jak zrobiłem sukcesję, to mam trochę więcej czasu na nowe rzeczy i te nowe rzeczy, którymi się zajmuję, to jest głównie Każde Tornado. Razem z Piotrkiem kontynuujemy naszą biznesową przygodę. Stworzyliśmy Startup Studio, czyli takie miejsce, gdzie budujemy no, spółki technologiczne. Tak? Budujemy powiedzmy dwie spółki technologiczne rocznie razem z co-founderami, pomagając naszym networkiem, doświadczeniem też technologicznym i znajomością klientów. I to też jest niesamowita przyjemność, bo najbardziej chyba lubię tą część pierwszą, budowania. Nie? Jakby coś odpalasz, uruchamiasz. Tak. A przez to, że mam już trochę wiary w to, że udaje mi się tworzyć firmy, które później działają beze mnie, no to mi dodało powiedzmy takiego, wiesz, wiatru w żagle, że okej, to możemy więcej takich firm może nawet stworzyć i one będą sobie działać bez nas. I to jakby jest coś, co nas też... Jak to zrobiłeś, powiedz? Rozumiem, że to pewnie ciężko jest w kilku słowach powiedzieć, ale jak to zrobić, żeby firma działała bez założyciela i szefa i tego przedsiębiorcy, który ją zapoczątkował? Myślę, że to bardzo, bardzo dużo tutaj zależy od takiego nastawienia, z jakim firmę robisz. My zawsze robiliśmy firmę z takim nastawieniem, że to jest nasz produkt. To znaczy ta firma to jest coś, co chcemy, żeby było świetne. I wtedy myślisz o procesach, o ludziach, o wszystkim we firmie jako o takim organizmie, który ma po prostu funkcjonować. I chyba to jest taka różnica. To znaczy, wiesz, nie myślisz o sobie, że to jest dla ciebie, tylko myślisz trochę może, że ty jesteś dla tego.
Czyli bardziej się czujesz jako taki, kurczę, no wiesz, są takie też szkoły, tak, liderów, to, że lider to taki sługa, ktoś, kto... Servant leadership po dokładnie, nie? Ktoś, kto jakby dba o to, żeby to dobrze działało. I myślę, że w takim układzie jest dużo łatwiej zrobić coś, co będzie działało samo, no bo wiesz, jakby to nie ty jesteś tym słońcem, wokół którego się wszystko kręci, tak? Tylko ty chciałbyś naoliwić tą maszynę i cieszyć się, że ona działa sama. I to jest super i to też jest takie chyba bliskie mojemu takiemu inżynierskiemu patrzeniu na świat, nie? Że kurczę, jak to poukładać, żeby samo działało? Więc myślę, że to nie jest bardzo trudne. Nie czuję się jakimś nie wiadomo wiesz kim, natomiast po prostu myślę, że trudne to są różne takie przemyślenia z własnym ego, nie? Że to kurczę, to nie jest o tobie firma, wiesz, no bardzo długo wiele osób kojarzyło Divantę ze mną, chociaż nigdy o to nie zabiegałem, szczerze mówiąc. Tak wyszło. I później jakby odłączanie tego też zajęło dużo czasu, więc już przy kolejnych firmach tak nie robimy i gdzieś tam jesteśmy ja i Piotrek troszeczkę od razu na takim backstage'u, żeby no, nie robić krzywdy tej firmie liderem, który kurczę zbyt wiele grawitacji, wiesz, generuje i ściąga do siebie. I takie zrównoważone firmy myślę, że w ogóle są, kurczę, świetne, nie? I fajnie sobie radzą, gdzie wszystkim zależy tak samo, a nie jest tylko jeden lider, który to ciągnie. Mniej frustracji, dużo więcej przyjemności z pracy. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. A powiedz jeszcze teraz przy rekrutacji, czy też doborze współpracowników, czy też rekrutacji pracowników do takiej firmy, która nie jest zbudowana wokół tego jednego głównego lidera. Jakieś specjalne, nie wiem, kryteria warto, na jakieś specjalne kryteria warto zwrócić uwagę, czy na jakieś cechy, nastawienie, bo to myślę, że też jest taki element, który nawet jak ktoś bardzo nie chce zbudować firmy wokół siebie, to bardzo często po prostu mu tak wychodzi, bo generalnie ludzie przychodzą pracować z ludźmi, tak. A niekoniecznie z organizacją, o ile ona nie ma zbudowanej właśnie jakiejś już większej trochę struktury, pewnie kultury organizacyjnej. Tak, myślę, że bardzo trafnie to kurczę diagnozujesz. Dużo czasu mi zajęło, żeby w ogóle dojrzeć do tego, jak bardzo jest ważny HR, rekrutacja, w ogóle ludzie w firmie, nie? Więc do dziś nie czuję się ekspertem. Natomiast myślę, że bardzo, bardzo ważne jest takie dobieranie ludzi, żeby cele firmy i cele ich były zbieżne. Czyli tak naprawdę, wiesz, dobieranie ludzi w takim sensie, że pytanie się tych ludzi, o co tobie w życiu chodzi? Co ty byś chciał? Co ty byś chciała? No i teraz, jeśli tobie chodzi o coś takiego, kurczę, co nam by też bardzo pomogło, to może być dobry fit, nie? I wtedy, wiesz, nie masz tej całej dyskusji o motywacji, czy ktoś jest zmotywowany, bo ci ludzie też odbierają trochę firmę inaczej. Oni odbierają wtedy firmę jako, wiesz, o wow, to jest ta platforma, na której ja mogę zrobić to, co chciałam zrobić, nie? Ciekawe, czyli de facto cele indywidualne takiego kandydata na przykład, czy kandydatów, tak naprawdę są priorytetowe czy pierwszorzędne w stosunku do celów firmy. Jeżeli w jakiś sposób one się rozjeżdżają, to wtedy raczej ciężko powiedzieć o takim nastawieniu. No jeżeli tak, są spójne, to można wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tu jesteśmy dopasowani. Tak, i wiesz co, może taki realny przykład, bo ja jeszcze jak byłem prezesem Divantę, teraz nadal to Marcin, mój następca, kontynuuje, to byłem na Welcome Dayach. Welcome Day to są takie dni, czasem 4 razy w miesiącu, gdzie wszystkie nowe osoby w danym czasie, które dołączyły, się spotykają i w zasadzie od tego zaczynamy przygodę. I tak naprawdę rolą CEO no, jest opowiedzenie o wartościach, o tym, czemu tu jesteśmy, ale dla nas też było zawsze i jest bardzo ważne, żeby się zapytać, co ci ludzie chcą osiągnąć. I wiesz co, i też jednej rzeczy się nauczyliśmy. Dużo ludzi, kurczę, nie wie tak wywołanych, wiesz. Rzadko kiedyś o tym myślałem. Tak, słuchaj, co byś chciał osiągnąć? O kurczę, nie wiem. Więc zaczęliśmy uprzedzać tych ludzi o tym, że słuchaj, wiesz co, będzie Welcome Day i tam będziemy o to pytać. Zastanów się nad tym w ogóle, co ty byś chciał, bo to wiesz, to będzie ważne dla nas, żeby to usłyszeć. I my od razu z jednej strony bezpośredniemu przełożonemu tej osoby dawaliśmy te informacje. Słuchaj, tej osobie bardzo na tym zależy. Z drugiej strony, czy ja, czy Marcin, od razu, wiesz, zupełnie szczerze reagowaliśmy na to, nie? Na zasadzie, o kurczę, nie? Chciałby się tej technologii nauczyć. No to kurde, świetnie się składa, bo w ogóle to taki projekt teraz słyszałem, że ma wejść. To zapisz sobie na karteczce, ty jeszcze tej osoby nie znasz, ale koniecznie z nią pogadaj, nie? I wiesz, ja myślę, że to tworzy też taki trochę, wiesz, wow efekt, no bo ta osoba mówi, wow, nie? Przyszedłem do firmy,
wiesz, kurczę, ja tutaj chciałbym to. Oni mówią, że ja to w sumie się mogę tego nauczyć. I masz te pierwsze 3 miesiące, które zazwyczaj są tym okresem próbnym, no w dzisiejszych czasach w obie strony, tak? I no ty tak. Też sam możesz siebie zapytać, okej, okay, no miałem jakiś cel, ta firma powiedziała, że mi pomoże. Czy ona mi pomogła faktycznie? Czy oni mnie nie okłamali? Czy był ten projekt? Więc bardzo fajnie się z tego robi taka dynamika, że nam zależy razem. Wczoraj nawet miałem taką rozmowę, odwiedził nas inny przedsiębiorca, który spędził trochę czasu z ludźmi z Divantę i mówi, kurczę, jak wy to robicie, że u was tak ludziom zależy, nie? Jak wy to robicie? Gdzie wy ich znajdujecie? A myślę, że to nie jest kwestia, gdzie my ich znajdujemy, no bo wiesz, wszystkim ludziom na czymś zależy. Tylko u nas są ci, którym zależy na tym, co nam, nie? Bo się o to zapytaliśmy. No właśnie, poruszyliście ten temat tak. W rozmowie. As simple. Fajne. I myślę, że dla wielu osób może być bardzo odkrywcze, bo w sumie się nie pyta o to, jak ktoś przychodzi do pracy. Zazwyczaj cele firmy są ustalane wcześniej. Kandydat czy też nowe osoby, które przychodzą do pracy, te cele poznają. Czasami poznają, czasami je poznają później albo w ogóle. I mają się domyśleć z tego, co trzeba z tym zrobić dalej. Tak, to od razu mogę taki mały disclaimer i linka podać, bo to nie jest takie, że to my tacy genialni byliśmy. Wyczytałem to w książce, prawdopodobnie Drive, jest taka książka Drive, i tam autor robił badania w ogóle w call center. I to było bardzo ciekawe, bo wiesz, call center też nie kojarzy się z, nie wiem, pracą marzeń, no nie? Zazwyczaj tak, duża rotacja tak. I trudne warunki pracy, frustrujące. Tak, ciężka praca, nie? Ciężka praca. No i oni tam właśnie robili badania, zmieniając ten onboarding proces i później patrząc na ile ci ludzie zostają, są zaangażowani i właśnie wykazanie zainteresowania, takiego żywego, prawdziwego zainteresowania po prostu było jednym z czynników, który najbardziej wpłynął na takie nastawienie tych ludzi do firmy na początku, no a wiadomo, że z tym nastawieniem, no to wiesz, później masz więcej sukcesów, przyjaciół i tak naprawdę, no sam trochę jesteś kowalem tego losu, że lepiej ci się powodzi w tej firmie, bo dobrze zacząłeś, tak? A na to mamy wpływ my, robiąc ten pierwszy dzień, nie? Super. Link do książki podamy w notatkach do tego odcinka, tak, że będzie łatwo ją znaleźć. Czyli generalnie ten początek i zadawanie pytań konkretnych kilku ważnych w trakcie jakby nawiązywania czy rozpoczęcia pracy, plus weryfikacja celów i spójności celów indywidualnych z celami firmy. Czy coś jeszcze warto dodać do tej listy? Ja bym, myślę, że tutaj bym zakończył, bo to faktycznie można zrobić doktorat z samego, wiesz, układania firmy, już nie mówiąc o sukcesji. Natomiast to są na pewno ciekawe tematy, też jak sobie wymienialiśmy takie tematy, o których będziemy może mówić, to tam jedno pytanie mi utkwiło w głowie i stwierdziłem, że muszę koniecznie na nie odpowiedzieć. To jakie to było pytanie? I nawiązując do tego, że to jest, tutaj jest ileś takich tematów, o których można zrobić doktorat, a pytanie było takie, co warto, żeby ludzie o tobie wiedzieli? To myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli o mnie to, że ja wręcz mam wręcz nawet chorobliwą cechę taką, że chcę być pomocny. To znaczy, jeśli ktoś mnie prosi o pomoc, to naprawdę mam wręcz, wiesz, fizyczny ból, jeśli nie mogę pomóc. I bardzo chcę pomóc i chcę być pożyteczny i pomocny. To też jest oczywiście karma, która totalnie wraca i zawsze to się opłaca. Być pomocnym i przyjaznym. Więc jeśli ktoś ma konkretnie takie problemy, o których mówię, pewnie nie warto się dzisiaj nad nimi rozwodzić, to też się może po prostu do mnie odezwać. Nie? Ja się chętnie tym podzielę, bo no to jest ileś tam naście lat mojej pracy. Fantastycznie. W imieniu wszystkich bardzo serdecznie dziękuję, a o informacje kontaktowe zapytam cię na koniec, także one też będą w materiału do tego odcinka dostępne. W takim razie przerwaliśmy chyba, czy weszliśmy na ten temat, jak to robić, żeby ludziom zależało i żeby firma działała bez założyciela. Natomiast wspomniałeś, czy byłeś w trakcie dzielenia się swoimi doświadczeniami i wcześniejszymi projektami, które realizowałeś. Myślę, że wiesz, najważniejsze jest chyba to, co teraz robię, bo ta ścieżka, która mnie doprowadziła, czyli jakby podsumowując tak, no zrobiłem razem z bratem dużą, dosyć, no powiedzmy średnią firmę usługową, która działa bez nas, generuje fantastyczne wyniki finansowe i jest super. Zrobiliśmy firmę produktową, która też działa bez nas i jest fantastyczna i zrealizowaliśmy trochę te nasze marzenia. I to jakby nas utwierdziło, powiedzmy, w takim przekonaniu, że lubimy to robić, i trochę nam to wychodzi. I wiesz, to nie jest jakaś fałszywa skromność czy coś. Wiadomo, są większe firmy. Kurczę, nie zrobiliśmy CD Projektu. To jest fantastyczna firma. Nie zrobiliśmy, wiesz, Amazonu. Jeszcze. Ale
To tak, może zrobimy, nie? Ale zrobiliśmy filmy, które na pewno nas cieszą i są fajne, więc chcielibyśmy więcej tego robić i nas bardzo cieszy współpraca z fajnymi ludźmi, więc zrobienie tego startup studio, które dzisiaj robimy, no to jest, kurczę, skupienie się na tym, co najbardziej kochamy robić, nie? Zaczynanie czegoś nowego razem z ludźmi, dawanie temu właśnie takiego zapału, rozwiązywanie tych pierwszych problemów i później danie wolności i to sobie idzie dalej. Już taki jeden startup, Midsales, zrobiliśmy, też zdobył rundę finansowania i świetnie się rozwija, teraz robimy kolejny. Więc jakby to jest coś, co nas cieszy. I też może troszeczkę nawiązując do takiego, wiesz, feelingu, który mam, o czym tutaj z ludźmi rozmawiasz, no to to jest taki wynik, myślę, też przemyślenia, wiesz, co my chcemy w życiu robić, co nas cieszy, po co tu jesteśmy, no nie? Jaki takie czuję, że to jest takie spójne z tym, w czym ja jestem dobry, co lubię robić i co daje wartość, nie? Więc, kurczę, wiesz, no super miejsce, nie? Fajny punkt styku, czy też fajna mieszanka wybuchowa czasami. No, która, tak. Super. A w takim razie, jak porozmawiamy cały czas o jakby działalności biznesowej, a co poza tym cię cieszy jeszcze, więc sprawia ci radość? Wiesz co, dużo rzeczy mnie cieszy, bo no jestem takim typem raczej właśnie, że dużo rzeczy mnie interesuje, a nie jestem jakimś super ekspertem w niczym szczególnym, chociaż czasami żałuję, więc lubię się bardzo uczyć, lubię czytać, mam na to nawet sporo czasu, lubię podróżować, teraz wróciliśmy właśnie z żoną z super wyjazdu, więc to daje taką dużą energię, podwójną, czy nawet potrójną. Pierwsza, że się cieszysz, że wyjedziesz. Dla mnie to jest zawsze też jako dla osoby takiej, która, wiesz, lubi właśnie ten taki moment sukcesji, przekazania czegoś, że to jedzie beze mnie. To jest takie, zawsze cieszy mnie to, że ja to ułożę, w domu mam już wszystko poukładane, zamknięte tematy, mogę wyjechać na miesiąc. Więc to mnie pierwszy raz cieszy, później mnie cieszy oczywiście, jak jestem na wyjeździe, a trzeci raz jak wracam, nie? I znów jest świetnie, bo gdzieś byłem. Więc wyjazdy mają w sobie takie bardzo dużo pozytywnej energii. Ostatnio polubiłem bardzo sport, bo nie miałem czasu na wiele różnych rzeczy, jak bardzo aktywnie pracowałem. Teraz jakby też rozumiem, jaka to jest frajda sport i jak to jest uzależniające, bo oczywiście jakie sporty aktualnie? Wiesz co, biegam, gram trochę w tenisa, nauczyłem się pływać, no już prawie, bo to też jest ciekawe w ogóle, wiesz, w wieku tam 39 lat miałem potencjał taki czasowy, żeby się zacząć uczyć nowych rzeczy, no to zacząłem się uczyć rzeczy, których nie umiałem i pierwsze na liście było pływanie. Ale tylko wracając do tego sportu, zrozumiałem dopiero, jak to jest bardzo właśnie uzależniające, dlatego że feedback loop jest bardzo krótki. To znaczy, wiesz, im więcej biegam, tym lepiej biegam. I to jest bardzo proste. W biznesie bardzo często tak nie jest. To znaczy, możesz dużo pracować, możesz mieć świetny pomysł, możesz być genialnym człowiekiem i możesz nadal nie zbudować świetnego biznesu. Oczywiście wszędzie jest losowość, nie? Ale w wielu sportach, w trenowaniu rzeczy jest jednak dosyć szybka nagroda i to jest super i to jest takie trochę uzależniające, nie? Więc jakby totalnie rozumiem ludzi, którzy, wiesz, nie mogą żyć bez biegania i tak dalej i jakby to jest, my chyba ludzie jesteśmy do tego zbudowani, nie? Robisz coś, dostajesz nagrodę, więc to jest świetne. Przyjemność z dopaminy, która się wydziela, bezcenna. Dokładnie. Tak, ja dzisiaj też, tak jak przez wiele lat bieganie jakoś tak mnie odrzucało, nie lubiłem tego biegania, to teraz jak się przekonałem, zacząłem i wkręciłem, to jakby dzień bez przebiegnięcia 5 kilometrów rano jakiś taki jest trochę gorzej zaczęty, więc praktycznie się nie zdarza. No widzisz, nie? Właśnie coś w tym jest, nie? Ta nagroda. Jaż po prostu pada, nie pada, śnieg, nie śnieg. Po prostu wychodzę i od razu zupełnie inaczej mi się dzień zaczyna, jak rano sobie zrobię taką przebieżkę. Tak, to niesamowita moc jest tego w ogóle, nie? To jest prawda. Na takim fizycznym poziomie, kurczę, człowiek po prostu, wiesz, czuje się dużo lepiej po prostu. Super. I to też pozytywnie nakręca kreatywność, pomysłowość, wydolność umysłu, więc zdecydowanie same plusy. Także ja do aktywności też zdecydowanie zachęcam, bo to po prostu jest fajne. I każdy może znaleźć dla siebie coś, co sprawi mu frajdę. To nie musi być stare bieganie. Może być pływanie, może być cokolwiek innego, co po prostu pozwoli trochę się poruszać i dotlenić świeżym powietrzem. Dokładnie tak. Fajnie. Tomek, pytanie teraz. Czego ostatnio ciekawego próbowałeś, co było dla ciebie w jakiś sposób odkrywcze? Wiesz co, bo ja się w zasadzie cały czas staram czegoś uczyć i jakby w ostatnim czasie
z takich właśnie fajnych doświadczeń to trochę się uczyłem rysować i to jest też w ogóle fajne. W rysowaniu na przykład odkryłem jedną rzecz, której wcześniej nie docierało do mnie, że w rysowaniu chodzi o to, żeby dokładnie przenieść to, co widzi oko. Mhm. I jakby jak tak zaczynasz robić, to jest taki rodzaj medytacji, bo tak naprawdę wiesz, to nie ma dużo myślenia w tym. Po prostu wiesz, kopiujesz to, nie? Więc to było też takie ciekawe doświadczenie dla mnie. Nauczyłem się, czy tam, powiedzmy, bo bardziej pytasz może o tą taką emocjonalną fajność tego, no to teraz się uczę dużo o blockchainie i o krypto. Nie dlatego, żeby spekulować, bo to nie jest powiedzmy coś, co bym uważał, że jest dla mnie dobre. Natomiast żeby zrozumieć to technicznie i to jest bardzo ciekawe, bo to są dosyć dla mnie trudne tematy takie z kryptologii. Natomiast wiedzy jest bardzo dużo. Te white papery są w necie, można je pobierać i sobie czytać. Świetna przygoda w ogóle taka, wiesz, umysłowa, żeby sobie poczytać, zobaczyć czegoś już nie rozumie. To też jest fajne w pewnym wieku, że wiesz, tutaj jesteś ekspertem, na czymś się znasz. No tu bierzesz 8-stronnicowy white paper i po prostu nie rozumiesz 7 stron. No nie? I wiesz, i super. I możesz poczuć, że okej, nie? Mogę się tego nauczyć. Rozumów tak, na świecie. Tak. W ogóle myślę, takie rzeczy, które cię ustawiają do pionu są fajne, że czegoś nie umiesz, nie? To jakby ucząc się nowych rzeczy, nawet prostych, można to sobie fundować i wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowe, nie? Że po prostu wiesz, prostych różnych rzeczy, nie? Nie wiem, naprawić coś w domu, tak? Tu potrafię, wiesz, prowadzić projekt IT warty miliony, ale kurczę, pralka się zepsuła i nie wiem, jak to naprawić. W ogóle nagle okazuje się, że nie rozumiem, jak działa pralka. No nie? Więc to jest fajne. Chociaż przykład z pralką jest nietrafiony, bo moja żona jest fantastyczna w inżynierskich rzeczach i jakby się pralka popsuła w domu, to Aneta by ją naprawiła dużo szybciej niż ja. Ja do pralki nie zaglądałem nigdy, natomiast domyślam się, że tam poza wirującym bębnem, silnikiem pewnie jest sporo elektroniki, która w jakiś to sposób też dociera absolutnie wszędzie, gdzie się da i gdzie się nie da i pewnie bez jakichś tam przyrządów elektronicznych ciężko byłoby zdiagnozować w ogóle, co gdzieś tam nie działa. Pewnie tak. Natomiast no, tak, takie majsterkowanie ma też swój urok. Ja swojego czasu odkryłem przyjemność z prac, które wydawało mi się nie do zrozumienia, czyli takie, gdzie po prostu wychodzę do ogródka i w ogrodzie coś robię. Okay. Mhm. I głupie, koszenie trawy, którego kiedyś nie cierpiałem wręcz. Dzisiaj potrafi sprawić przyjemność. Jak ta trawa rośnie, fajnie można sobie obserwować, śledzić, cieszyć się zielenią. Przy okazji tam trochę ruchu też człowiek zażyje, no bo kosiarka są takie, co koszą same, natomiast jednak tradycyjnie razem z nią lubię sobie spacer zrobić, więc trochę przyjemności też dla siebie na świeżym powietrzu. Jakbyś miał powiedzieć, co jest jakąś taką na dzisiaj twoją ulubioną przyjemnością, to co by to było? Lubię czytać. Czasami wydaje mi się nawet, że to jakby może mieć nawet minusy. Czytanie generalnie wszyscy popularyzują, natomiast jakby zbyt dużo czytania i myślenia bez przekładania tego, wydaje mi się, że nie jest jakieś super. To znaczy na moich doświadczeń takich osobistych najbardziej efektywne jest, wiesz, coś przeczytać i próbować to wdrożyć w życie. I to się dopiero robi ciekawe, nie? Czyli czytasz coś i nie, czytałem coś, teraz kurczę, widzę, że no to mógłbym to zrobić lepiej w firmie, albo w związku, albo wiesz, sąsiadem inaczej się dogadać, bo coś zrozumiałem. I teraz wdrożenie tego jest ciekawe, zderzenie tej teorii z tą praktyką i to myślę, że dopiero jest ciekawe, więc same takie czytanie, bycie molem książkowym ciągnie mnie do tego bardzo, ale staram się też to sobie jakoś dawkować i tak jakoś, wiesz, żeby się nie zagubić w tym. Więc właśnie też sport, bieganie, mnóstwo rzeczy mnie cieszy. Jakbym sobie pomyślał takie rzeczy na styku, że mnie cieszą, a myślę, że trochę może nie są takie super. Mam czasami takie momenty, że po prostu z moją Anetą oglądamy tam Netflixa po prostu. Mhm. Ale nawet tutaj ostatnio właśnie znalazłem tak zupełnie przypadkiem naprawdę fajny, kurczę, serial, który chyba nie jest jakoś super znany w Polsce, a może jest. On się nazywa Ted Lasso. Generalnie, wiesz, fabuła jest śmieszna, bo do brytyjskiego klubu piłki nożnej ściągany jest trener futbolu amerykańskiego, który się w ogóle nie zna na piłce nożnej, no i ma tej drużynie pomóc. I on oczywiście się na niczym nie zna, poza tym, że no ewidentnie, kurczę, zna się na ludziach.
I wiesz, fantastycznie tam, naprawdę fantastycznie, nigdy tego nie widziałem tak dobrze pokazanego. Jest pokazane non-violent communication, to jak w ogóle z ludźmi rozmawiać, jak budować zespół. No naprawdę świetne rzeczy. Podane w taki, wiesz, sposób śmieszny, trochę głupi, ale wartość gdzieś tam, kurczę, leżąca pod tym jest niesamowita. I tak, to też mi oczy otworzyło, jak dużo dobrego można zrobić taką, wiesz, mądrą rozrywką, nie? No więc to są takie właśnie takie przyjemności, że wiesz, no kurczę, głupi trochę ten serial jest. Jak oglądam 5 odcinków z Anetą pod rząd, to się czuję trochę, kurczę, może to nie jest najlepsze. Ale z drugiej strony widzę też ciekawe rzeczy w nim i tak sobie myślę, że wow, pewnie kurczę, menadżerom warto by go wysłać, żeby też obejrzeli. Okej, okay, ciekawa rekomendacja. A wspomniałeś kilka razy o różnych książkach, które czytałeś. Oprócz tych, które wspomniałeś, jakie jeszcze książki czytałeś, takich szczególnie, które w jakiś sposób pozytywny wpłynęły na twoje życie, czy też na biznes? Tak sobie pomyślałem, że szczególnie tutaj u ciebie to chciałbym wspomnieć o takiej książce, ciekawy jestem też, czy znasz, Psychology of Money. Mam ją na półce, jeszcze nie przeczytałem. Okej, okay, to masz skarb na półce, bo książka jest taka bardzo skondensowana i nie jest zbyt długa. Mówi generalnie o tym, jak my ludzie myślimy o pieniądzach i jakby gdzie są pewne pułapki. I takich książek jest dużo generalnie, bo o inwestowaniu, o takich gapach psychologicznych, takich dziurach, które w inwestowaniu ludzie robią. To jest dużo, natomiast ona jest trochę głębsza i tam też są bardzo ciekawe różne anegdoty. Może najpierw taka anegdota, która mi naprawdę zapadła w pamięć, to była o bankierze inwestycyjnym, który no, był bardzo majętny, zarabiał, wiesz, dziesiątki milionów dolarów. W zasadzie miał wszystko w życiu, co potrzeba. Natomiast no, inwestował pieniędzmi już nie milionerów, tylko miliarderów. No i to sprawiało, że on ciągle czuł się biedny. Wiesz, po prostu robisz te dziesiątki milionów, ale kurczę, twoim inwestorem jest Bill Gates. I ty zawsze czujesz się, że jesteś po prostu, wiesz, kurczę, nikim, nie? No i on, słuchaj, wyobraź sobie, że mając te dziesiątki milionów, poszedł w jakiś taki insider trading, że ktoś mu coś powiedział, wiesz, zagrał po prostu łamiąc prawo, wykorzystując informacje, których nie powinien, i zarobił na tym, wiesz, tam kilka milionów i sprawa się wydała i trafił do więzienia, nie? I jakby cała taka hipoteza, na której buduje ten autor książki, jest taka, że no najgłupsze, co ludzie robią, to jest, wiesz, ryzykowanie rzeczy, które są ważne. Bo wiesz, on miał rodzinę, ułożone życie, no kurczę, miał naprawdę, wiesz, rzeczy, o których ludzie marzą, tak? I zaryzykował to dla rzeczy, które nie są ważne, bo nie jest ważne dodatkowe kilka milionów, szczególnie w jego wypadku, nie? I to jest dosyć głębokie i generalnie myślę, że bardzo dużo ludzi tak robi, nie? Więc bardzo dobra książka i opisująca gdzieś tam ten świat finansów, no wiesz, dlaczego Warren Buffett jest bogaty i tak dalej, jakby pokazująca te takie mechanizmy compound interest i tak dalej, ale też schodząca jako jedyna taka, którą znalazłem, jakby pięterko niżej mówiąca, okej, okay, w ogóle to zastanów się, czy ty też nie robisz głupio, nie? Bo może już masz to, co chcesz i może nie powinieneś ryzykować dla tego, co nie jest ważne dla ciebie, nie? Więc wiesz, książka o pieniądzach, która de facto mówi o tym, wiesz, ta kasa to tak bardzo ważna nie jest na koniec, nie? No, nie wszystko ten, nie wszystko pieniądze załatwią, nie wszystko dadzą, aczkolwiek zdecydowanie ułatwiają w wielu sprawach. Zdecydowanie. Super, czyli Psychology of Money? Tak. Czy jakaś jeszcze utkwiła ci w pamięci? Wiesz co, dużo tych książek. Bo tak, mam wrażenie, czasami gdzieś jak obserwuję, tak, dzielisz się tymi swoimi obserwacjami czy spostrzeżeniami, to tak jakieś właśnie perełki fajne od czasu do czasu gdzieś wynajdujesz, więc może coś jeszcze takiego gdzieś przeszło przez twoje ręce, o czym warto byłoby wspomnieć. Wiesz co, to taką ostatnią książkę, którą czytałem, też na mnie duże wrażenie zrobiła, a myślę, że jeszcze większe zrobi wrażenie na osobach, które mają dzieci, bo ja nie mam dzieci. Natomiast czytałem książkę Prepared i to jest ta książka, którą napisała babeczka, która stworzyła szkołę w Stanach, która taką szkołę średnią, która zmieniła jakby funkcjonowanie systemu. To jest tak chyba, w Stanach ten system jest taki, że przed koledżem jest szkoła i jakby celem tej szkoły jest to, żeby się dzieciaki dostały do koledżu. No i ona zauważyła, że bardzo... High school chyba po prostu, nie? Takie liceum. Chyba tak, no. I ona zauważyła, że no mały jest w ogóle ten procent przechodzenia do koledżu. No i generalnie jakby też będąc nauczycielką wcześniej w takich szkołach, zauważyła, że no, strategia jest taka, że się skupiasz na tych, którzy mają największą szansę się dostać,
No ich po prostu tam, wiesz, supportujesz, żeby się dostali. No a jakby konsekwencje pójścia do koledżu, szczególnie w takich agresywnych właśnie, kurczę, kapitalizmach jak w Stanach, to są po prostu olbrzymie. No jakby ten koledż po prostu separuje ludzi, wiesz, bogatych od biednych, szczęśliwych od nieszczęśliwych. No wręcz często sprawa życia i śmierci, tak jak na to opisujesz, wiesz, nie trafisz do gangu, tak? Mhm. Więc to świetny taki dramatyzm amerykański. No i ona stwierdziła, że kurczę, to ja zrobię to inaczej i celem mojej szkoły będzie, żeby się wszystkie dzieci dostały. No i to totalnie zmienia percepcję, nie? Bo jak wszystkie się mają dostać, no to kurczę, te najmądrzejsze, no to może nie jest nasz problem, ale co zrobimy z tymi, które nawet, wiesz, nie najgłupsze, tylko z tymi, które nie chcą się dostać, bo mają to w nosie. I oczywiście jakby, wiesz, ona opisuje cały ten proces, jak to robili, wnioski. Bardzo ciekawe, bo to też jest o tym, jak się w ogóle ludzie uczą. Jak się dzieci uczą, jak się buduje motywację, współpracę w zespole. Też książka, która nie jest jakaś bardzo gruba. Czyta się to naprawdę super i wnioski są bardzo, bardzo mądre. Zrobiłem sobie normalnie, wiesz, notatki z tej książki i tak myślę, że jak, nie wiem, będę prowadził jakieś szkolenia albo coś, to na pewno będę wykorzystywał to, bo tam jest o budowaniu takiej motywacji do nauki głównie, nie? Jakby co zrobić, kurczę, z tymi dzieciakami, które mówią, a ja nie chcę iść do koledżu, w pompie to mam. Tak? Jakby jak do nich dotrzeć, żeby one jednak, kurczę, zachciały, żeby, wiesz, przyłożyły się do tego, no wiesz, zmusić ich do niczego nie możesz. I to często też, jak ona opisywała, to wiesz, rodzice mają to w pompie, nie? Więc jakby naprawdę, wiesz, taki, kurczę, znowu książka i ciekawa, tak powiedzmy, powierzchownie, okej, jakie są metody nauki i tak dalej, ale i trochę głębiej, nie? Jakby, kurczę, to jak można zmieniać świat, nie? I te same metody pewnie się da wykorzystać w kontakcie z dorosłymi, bo też są tacy, którzy są dziećmi cały czas. Dokładnie. Albo się zachowują jak dzieci, tak, i tak. Też mówią, że ja tego nie chcę. Tak, nie chcę tego i na złość tak sobie odmrożę te uszy i tak, nie? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Fajnie, super, bardzo dziękuję. Jak dbasz o swoją energię, taką życiową energię? Wspomniałeś trochę o sporcie, wspomniałeś trochę o posilaniu się ciekawymi książkami. Co jeszcze robisz takiego, żeby się utrzymać w dobrej formie, na wysokim poziomie energii? Bardzo fajne pytanie i myślałem o tym pytaniu już trochę wcześniej, bo kurczę, moja odpowiedź... Zastanawiam się, czy wiele ludzi tak ma, ale jak się dobrze nad tym zastanowiłem, to ta odpowiedź jest tricky, taka... Bo dzisiaj to mogę ci wymienić cały katalog rzeczy, które robię i faktycznie je robię i one działają. Przeróżnych, wiesz, od tego, że z moją żoną jesteśmy wegetarianami, staramy się no, zdrowo odżywiać, nie piję kawy już od jakiegoś czasu, bardzo dbam o sen. Jakby wszystkie te rzeczy, kurczę, wiesz, z poradnika robię i to faktycznie ma duży wpływ. Naprawdę ma duży wpływ i kurczę, jak ktoś tego nie robi, jak ktoś się nie wysypia, to naprawdę apeluję, że kurczę, to zmienia życie, nie? Warto. Natomiast przez wiele lat, kiedy budowałem jedną, drugą firmę, nie robiłem tego. I jakby, wiesz, też sobie poradziłem. I myślę, że wiele osób, które ma no, niesamowite sukcesy, setki, tysiące razy większe niż ja, to też tego nie robi. Mhm. I być może jest tak, że w pewnym momencie, wiesz, nie masz już tyle tej adrenaliny i jeśli nie zadbasz o siebie tak po prostu zdrowo, no to nie będzie dobrze. Może jest tak, że ta adrenalina dużo maskuje i jakby jesteś w stanie, wiesz, nad ludzkim wysiłkiem tak, coś zrobić. Tak. Ale nie mam takiej pewności i no nie mam jakiegoś takiego super przekonania. Tak? Natomiast na pewno coś, w co ja bardzo wierzę i o czym dużo myślę często, to jest taki grit. Nie? To też jest nomen omen, jest książka o takim tytule, Grit, czyli taka, jakby to na polskie przetłumaczyć, taka, kurczę, zawziętość, ale pozytywna, nie? Takie dążenie do celu. Mm-hmm. I... Czyli grit przez dwa E pisane, tak? Takie, wiesz... Żarłoczność taka. Nie, wiesz co, to jest bardziej takie persistence, takie... To nie jest grid, wiesz, tylko grit. Taki grit, który mówi ci, okej, nie odpuszczę. Okay. Nie? Konsekwencja taka. Konsekwencja może. O, upór. Świetne słowo, tak. I ja myślę, że to naprawdę oddziela ludzi, którym coś wychodzi od tych, którym nie wychodzi. I można nie mieć energii i można być w bardzo złym stanie i przecież kurczę, też jesteś przedsiębiorcą. Widzimy, mamy różnych znajomych. Sami byliśmy pewnie i ty i ja w różnych stanach, tak, psychicznych i fizycznych. Natomiast jak masz ten grid i wiesz, że kurde, ale chcę to zrobić, muszę to zrobić, to jesteś to w stanie zrobić. Więc
Żebyś potem na uszach chodził. Tak, oczywiście możesz to odchorować, tak, i tak dalej. Myślę, że to też trzeba być może trochę na to gotowym, jak się przedsiębiorcą chce być, czy staje, że takie mogą być sytuacje. Więc to jest takie, wiesz, oczywiście im mądrzejszy człowiek i starszy, tym bardziej jest w stanie o to świadomie zadbać. Mhm. Natomiast myślę, że w tych młodszych latach, no to trochę może, wiesz, nie mając tej techniki, to można nadrobić właśnie siłą, nie? I to chyba jest taka gra, nie? Że młodzi przedsiębiorcy to bardziej na zasadzie, co, ja nie przebiję tej ściany głową, no nie? Jeszcze raz, nie? Hmm. A ci starsi to może obejdą tą ścianę, zobaczą, czy tam drzwi nie ma, no nie? Wykorzystują doświadczenie. Tak, ale wiesz, obie metody mogą być dobre i myślę, że nie przesądzałbym, nie? Hmm. Też zawsze bardzo mi się podobało to, jak gdzieś tam anegdoty o, wiesz, Billu Gatesie, który zawsze znerwicowany, że gdzieś tam, kurczę, ktoś w garażu robi następny Microsoft, tak? No bo to tak trochę jest, nie? Możesz mieć wszystko poukładane, możesz, kurczę, mieć swoje rutyny codzienne, jogę i fitness i wszystko możesz mieć, a przyjdzie, kurczę, chłopaczek, wiesz, czy dziewczyna zaraz po studiach i zrobi taką firmę, która cię zmiecie z rynku, nie? Bo po prostu on nie wie, że się nie da. Ona nie wie, że się nie da, więc po prostu to zrobi. Więc jakby myślę, że to jest też piękno tego, nie? Że dużo rzeczy się może wydarzyć. To prawda. No, jakby wszystko było przewidywalne, to by było nudno. Dokładnie. Tak przynajmniej jest ciekawie i można zawsze czegoś nowego albo się nauczyć, albo coś ciekawego nowego zrobić. Chyba jedno pytanie mi zostało na koniec, które chciałem ci zadać. Gdzie można cię znaleźć? Dla tych osób, które chciałyby w jakiś sposób albo porozmawiać o jakichś swoich pomysłach na biznes, albo popatrzeć po prostu, co ciekawego u ciebie, to gdzie cię szukać najlepiej? Okej, to najlepiej sobie pewnie wejść na Każde Tornado. Możemy linka dorzucić, bo nazwa jest troszeczkę trudna do dyktowania. Generalnie Każde Tornado, czyli Złap Tornado, to jest adres startup studio, które prowadzę. I faktycznie jakby, jeśli ktoś myśli o tym, że chciałby uruchomić swój biznes, jest blisko albo uruchomił, chciałby go przeskalować, gdzieś tam utknął, no to mega zapraszam do kontaktu i jakby ja chętnie pomogę. Czasami z tego wychodzi biznes, czasami z tego wychodzi zakumplowanie się, czasami różne fajne przygody biznesowe, więc jestem bardzo, bardzo otwarty na to i do tego mogę zachęcić. Robimy też takie eventy teraz właśnie we Wrocławiu, jeszcze we wrześniu będzie pierwszy i też na Każde Tornado można zobaczyć, zarejestrować i właśnie tam będziemy kilkoma fajnymi przedsiębiorcami rozmawiać, no cyklicznie, co miesiąc będziemy z nimi rozmawiać, jakby no jak to tam, kurczę, się ten biznes robi, czego oni, co ich zaskoczyło, ale też będziemy fajne tematy poruszać, takie, wiesz, czy ten exit to jest właśnie to, na co się czeka, jak go zrobić i co po nim. I to są bardzo fajne takie rzeczy, które myślę mogą działać tak inspirująco i trochę mogą pomóc też ludziom, którzy myślą o swoim biznesie, żeby jakoś się z tym oswoili, nie wiem, poczuli pewniej. Myślę, że trochę i ty i ja to jesteśmy jeszcze tą taką grupą pierwszych nowożytnych przedsiębiorców, nie, w Polsce, gdzie jakby, kurczę, nie mieliśmy za bardzo tych mentorów, nie, i nie bardzo było się, ja przynajmniej, tak kogo się zapytać, doradzić. Raczej to było, wiesz, no to są jacyś bardzo bogaci ludzie, tak, do których nie ma żadnego dostępu, a poza tym przedsiębiorców nie ma w Polsce, więc jakby ja bym chciał, że to, co ty robisz tutaj, czy to, co ja robię, no to no chciałbym teraz, żeby było inaczej dla tych młodych, nie? I jakby jeśli chcemy, żeby teraz patriotycznie zabrzmie, Polska była fajnym krajem, no to musimy mieć mnóstwo fajnych przedsiębiorców, nie? Takich przedsiębiorców i przedsiębiorczych ludzi w różnych miejscach nawet, wiesz, w NGO-sach i tak dalej, no to kurczę, jeśli my im możemy pomóc, coś ułatwić, strasznie głupio by było nie zrobić tego, nie? Ja głęboko wierzę w to, że przedsiębiorczość to jest taka cecha charakteru, którą można w sobie obudzić i wyrobić i to jest coś, czego się można nauczyć. Natomiast oczywiście trzeba dać sobie szansę zobaczyć, chcieć tego i zobaczyć po prostu, że ma się kompetencje, potencjał, pomysły po to, żeby było można na tym budować. Pięknie to powiedziałeś. Zgadzam się. Bardzo dziękuję. Czy oprócz Każde Tornado jakieś media społecznościowe są, z których korzystasz, gdzie możemy jakiś link podać? Tak. Ja jestem dosyć aktywny na LinkedInie, także zapraszam na Facebooku też i też tam jakby staram się wszystkim odpowiadać na bieżąco, także też zapraszam. Super, w takim razie linki również podamy w notatkach, a ja w takim razie bardzo serdecznie, Tomku, dziękuję ci za tą rozmowę, za to spotkanie i mam nadzieję na powtórkę jakoś w niedługiej przyszłości.
Trzymam kciuki za udane projekty, te biznesowe i pozabiznesowe. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają. Trzymajcie się. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakarliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo publikowanych odcinkach. Do usłyszenia! Dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, to w opisie znajdziesz link do formularza kontaktowego. Napisz, będziemy mogli razem zainwestować w nieruchomości. Zapraszam.